Witam, właśnie przyszły płytki uniwersalne do Wemosa. Także trochę sztuk zamówiłem tych płytek. Tu jest zamówienie. Zobaczcie, trochę tego jest. Na początek ładnie zapakowane. I tutaj puzle. No to teraz ja już nie wiem, co mam składać puzle, czy płytki z wemosem? Zanim pokażę płytki, przyszła do mnie tutaj paczka. Prawdopodobnie są to son-off'y Już ją rozpakowuję, ściągnąłem z, z folii z czarnej folii tą z czarnej folii tą yy, paczkę Co my tu mamy? Tu jest jakiś Tu jest jakiś Tu jest jakaś płyteczka, tu płyteczka i tutaj mamy list. Aha, cztery, cztery są ofy do sprawdzenia. Dobra, już sprawdzam. Mam tu karteczkę napisaną, co tu jest z nimi nie tak. Yy. Dobra, najpierw sprawdzimy, zaprogramujemy sobie. Uf, czytam nowy soft. Jeśli, jeśli yy, będzie wszystko ok, to. Tu mam jedną płytkę. Tu jest druga. Cztery płytki. Dobra, zaprogramuję te płytki, zobaczę, dlaczego nie można było yy, zaprogramować, znaczy grać z nowego softu, Za chwilkę Wam wszystko powiem. Cztery sztuki. I później o tych nowych płytkach opowiem, jak jaki jest schemat tutaj, na tych płytkach eee, a takie płytki mi przyszły fajne kolega z IBG je za, zaprojektował za chwilkę o nich wszystko powiem jak je podpinać, ale wcześniej te sprawdzę te sound offy wgram nowy soft i zobaczymy co dalej teraz przyspieszę film, żeby Was nie zanudzać z programowaniem Także zabieram się do pracy. Wgrywanie softu do nowego, do pierwszego, nie nowego, tylko pierwszego Basica. To jest akurat z powodzeniem. Czyli jest finał, fi, finał. Pierwsza płytka jest sprawna. Zaraz zobaczę, czy rozsyła sieć. Tak, sieć rozsyła. łączę się z tą siecią. Nie wszystkie płytki Basica wyglądają tak samo i dlatego tutaj niektórzy mają problem z skrywaniem, bo są różne układy w środku, różnie się je programuje. Dobra, ten jest. Ta niesprawne. Teraz druga płytka. Druga płytka jest identyczna. Więc przepinam tylko te kabelki z programatora na ten yy, na ten yy, moduł. I jadę dalej. Dobra, i teraz tak, taka rzecz, że te trzy płytki mają nowy wgrany soft, wszystko jest ok, chociaż te lutowania to tak nie za bardzo tutaj jest, że tak powiem, fachowo, ale ważne, że płytki mają, płytki są sprawne, nie są uszkodzone, to te trzy. Teraz je będę pakować tutaj włożę do pudełka, napiszę OK, żeby było wiadomo, że są, że są, że są sprawne i y, jest y, nowy soft, natomiast ta płytka zaraz wam pokażę jaki numer. Ta płytka y, muszę ją wziąć na warsztat, rozlutować. Rozlutować tutaj te piny, bo co my tu mamy? Tu zobaczcie, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Jak to jest polutowane, to jest jedna rzecz. Także te yy, prawdopodobnie RX, ta ścieżka jest wyrwana. I tutaj, no tak nierówno to było zrobione, wszystko może tu będzie lepiej widać. No w ten sposób. I tu jest te piny po prostu są. O tutaj, te piny są tak nierówno krzywo. I prawdopodobnie to była przyczyna tego, że ten druk został odparzony. Za mocno było grzany. O tutaj, jak widzicie, nie? I tutaj ścieżki są powyrywane. Muszę to. Yy, sprawdzić jeszcze, czy jest to do uratowania. Na pewno jest, yy, ale yy, to, trzeba, czy to trzeba po prostu rozlutować wszystko sprawdzić, czy nie ma gdzieś zwarcia między, między pinami. Ja to może tak przybliżę, zobaczcie. Także na no, trzy płytki, na trzy yy, sonofy na biegu się. Dał uratować, grać nowy soft. tak Jak mówię, wszystko działa poprawnie, wszystko sprawdzane, a tutaj widzicie nierówno polutowane, nie ma styku i prawdopodobnie na RX jest wyrwana ścieżka, ale to jest wszystko do sprawdzenia. Także ten film wysyłam do do właściciela tych płytek. I to jest jedna rzecz, to sobie to zostawię, te popakuję. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli chodzi o płytki takie płyteczki mi przyszły. Wcześniej zapowiadałem schemat, Wam udostępnię taki ideowy tych płytek. Mam parę sztuk. Jeszcze nie wiem, jaki koszt tych płytek, bo muszę, muszę to z kolegą z Ibim skonsultować, bo kolega to zaprogramował, zaprojektował. I także no to była jego praca. Ja tylko zamówiłem płytki. Co my mamy na tych płytkach? Może tak pokrótce wam powiem. Schemat, tak jak powiem, tak jak powiedziałem, podam. Pod koniec filmu tu mamy całego wemosa do lutowania. Wszystkie piny tak jak w wemosie, czy to będzie gniazdo, czy to będzie yy, układ. W następnym filmie ja wam pokażę jak to robię. Te oporniki, jeden opornik jest do diody świecącej tutaj. Czy yy, jest zasilanie, czy nie ma zasilania, także to jest taka sygnalizacja tylko. Yy, drugi opornik jest do tego DSa do pomiaru temperatury. Ten pom pomiar temperatury można wypuścić yy, na zewnątrz yy, tego naszego urządzenia i fajnie mieć temperatura jaka jest yy, w tym czy w tym urządzeniu, czy koło tego urządzenia, czy w jakiejś yy, w jakimś yy, w jakiejś obudowie, czy w tym miejscu gdzie ta gdzie to sterowanie ma być? Tu oczywiście mamy zasilanie. Te wszystkie wyjścia są wyjściami z tego Wemosa. A tutaj mamy płytkę uniwersalną, czyli dowolny czujnik, dowolne urządzenie możemy pod, pod tą płytkę podpiąć. Jeśli ta płytka będzie za duża, można, można zawsze. Tutaj w tych białych miejscach odciąć, yy, odciąć tą płytkę. Tak jak mówię, jak jest za duża, to po prostu odcinamy to uniwersalne pole, wyrzucamy. Yy, linia 5V jest tutaj po całości, tak jak widać, i masy też jest po całości. 3, 3V jest tutaj. Od tego pinu do tego pinu. Ale tak jak mówię, będę lutował tą płytkę. Pokażę Wam dokładnie jak to jest rozrysowane. Schemat ideowy też tej płytki pokażę. całe, całe połączenia jak one wyglądają. Co tu jeszcze o tej płytce. Tu są te wszystkie switche, które możemy wykorzystać. Konfiguracja, reset. Te switche są wszystkie do wykorzystania. Też można je podpiąć pod, pod odpowiedni yy, pin tutaj. Z workami na przykład. Zasilanie mamy tutaj i tutaj 5V zasilanie. Także no, tak, tak wygląda ta płytka. Troszkę się naczekałem, zanim te płytki przyjdą do mnie, ale warto naprawdę, bo jest wykonanie super, wszystko powiercone tak, jak powinno być, opisane też w którym miejscu dana rzecz ma być. Także super sprawa. W następnych. Hmm, w następnych filmach będę pokazywał, jakie urządzenia robię na tym, na tym wemosie, na tej płytce. Tutaj na samym początku wiadomo, jakieś na pewno dwa przekaźniki będą z temperatura, i później te układy coraz bardziej będą rozbudowane z wyświetlaczem. Także ja sobie jakoś tam po, po, posegreguję, czy na przykład do otwierania bramy. Posegreguję sobie w dany, w dany temat, i na podstawie tych płytek będę wam pokazywał dane urządzenie. A tych płytek jest naprawdę sporo. Tutaj zobaczcie sporo tych płytek jest także no dużo filmów przed nami. I tutaj jeszcze wam pokażę od producenta dostałem taką zamiast zamiast składać płytki, Yy, to ja składałem puzzle. O, tak wam powiem. Tak wam powiem. Może tak pokażę. Taka reklamówka z ich strony. Dobra. Dzięki za uwagę. Do następnego razu przy składaniu tych płytek. Pozdrawiam.